Radomiakowi kibicuje Platinum Fitness. Radom, ulica Biznesowa 8. Sportowym emocjom smaku nadaje Max Premium Burgers. Dzień dobry. O, ja mam sprawę al equipo, bueno. Que es una competición que, bueno, si no estás metido desde el principio, eso te puede ganar cualquiera. Y bueno, eso más o menos pasó. To są takie rozgrywki, że kiedy nie wchodzisz od samego początku na pełnym gazie, no to takie rzeczy, jeżeli nie wejdziesz, to takie rzeczy się mogą zdarzyć. Si juegas el fútbol sin ambición de ganar, sin que pase, bueno, que estés presente solamente en el campo y no pones de tu parte más, bueno, en esta situación es complicada de ganar. Da igual que el equipo sea pequeño, grande o quien sea. Jeśli nie wchodzisz, jeśli wchodzisz na boisko tylko i wyłącznie fizycznie, a nie mentalnie, to nieważne z kim grasz, czy grasz z małym zespołem, czy grasz z zespołem z niższej ligi, nie możesz tak wejść w taki mecz. Nie możesz wejść bez ambicji. Zagraliśmy bez ambicji. Ja le dicho al equipo que bueno, era una competición que podías llegar rápido a algo que bueno, no puedes llegar en la liga, que es más complicado y más largo. Y necesitas, bueno, buena plantilla para estar ahí arriba. Pero en esta competición sí que podías aprovechar y, bueno, y luchar por la copa. Pero bueno, por lo que veo que lo que dije en el principio no lo han hecho. Powiedziałem drużynie przed meczem, że puchar to jest taka specyficzna rozgrywki, w której bardzo szybko możesz gdzieś dojść. To nie jest liga, że długo możesz o coś grać, tylko ty możesz szybko gdzieś zajść. Tak jak powiedziałem na początku, no nie wydarzyło się to u nas. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Tak, ja mam pytanie. Maciek, też po tygodniu, trenerze. Wziął trener do Krakowa tutaj na mecz. Wczoraj przyjechaliście Mikołaja Molendowskiego. To jest jeden z kilku młodych wychowanków Akademii. Dlaczego się dzisiaj w kadrze nie znalazł, pomimo że był tutaj z wami? A Krakowie ostatnio woła Molendowskim, joven de nuestra Academia y la pregunta es por qué no estaba en la plantilla del partido. Porque quería ganar. Solamente porque pensaba ir la competición por la Copa y quería ganar y dar ritmo a otros jugadores que contamos en la Liga también y quería ganar el partido porque he puesto jugadores que, bueno, que no tenía ritmo pero necesitaba estos partidos. Bo chciałem wygrać, chciałem dać tym zawodnikom, którzy nie mają rytmu i którzy są w kadrze ligowej, żeby złapali ten rytm, żeby poczuli rytm. Mhm. Czy podobnie w takim razie trener postrzega sytuację młodych zawodników w PKO Ekstraklasie, gdzie też nie daje im szansa? Wiadomo, że no łatwo wypromować takiego młodego zawodnika, to a nie nawet dla klubu później sprzedać go, tak, za jakieś solidne pieniądze. Usted valora también a los jóvenes que están en extra clase por el mismo valor que quiere ganar, porque él dice que con los jóvenes se puede aprovechar de hacer una promoción, una ventana para que los otros clubes van a ver a este joven y el club puede aprovechar de esto que van a jugar, que el club va a tener dinero de ellos, puede hacer un fichaje fuera. Mira, para hacer eso es una cosa muy complicada porque tienes que tener una muy buena plantilla y los que son más veteranos o con más experiencia tienen que formar un muy buen grupo y sacar puntos y bueno, integrar los jóvenes. Pero yo creo que en ese momento conmigo yo no lo veo así porque bueno, hay que salvar el equipo, hay que luchar para estar en esta clase. Ojalá se pueda hacer eso, porque lo haría encantado. To jest komplikowane, ponieważ żeby mieć dobrą kadrę, musisz mieć zawodników doświadczonych, które dają ci doświadczenia, no bo moim podstawowym celem jest utrzymać drużynę w ekstraklasie. Jeśli ją utrzymam, to osiągnę cel. Wtedy będę mógł
coś sprawdzać, bo na razie moim celem jest to, żeby utrzymać ekstraklasę dla Radomiaka. Yo creo que el peso del equipo no tiene que reflejarse sobre ellos. Ellos tienen que integrarse y ser ayudados por el equipo. Son muy pocos jóvenes que vienen y se imponen de primer día. Jest mało zawodników młodych, którzy potrafią z marszu wejść do drużyny, a moim celem jest to, żeby ciężar drużyny, jaki mają, żeby oni go udźwignęli. A nie jestem pewien, że jest to możliwe, że oni utrzymają ciężar drużyny. Tego, że będą w stanie udźwignąć to, o co gramy. Puchary już poza Radomiakiem. Jutro Raków gra z Lechem. Czy trener bądź asystenci się wybierają, żeby zobaczyć najbliższego rywala w akcji na ten mecz? Jest atmosfera de la Copa i Raków mañana juega contra Lech Poznań. I si algunos de sus asistentes a usted va a ver ese partido en vivo en el estadio. Bueno, intentar a verlo. I si lo vemos en casa es lo mismo. Tak, będę starał się obejrzeć ten mecz, ale to, że obejrzymy go, czy go obejrzymy na stadionie, czy w domu, no to jest to samo, ale będziemy to robić, będziemy starać się obejrzeć ten mecz. Na koniec ostatnie pytanie. Po ostatnich słabszych wynikach i w lidze, no i tutaj można powiedzieć, że blamasz wręcz, tak jak trener powiedział, bez ambicji zespół podszedł. Czy trener nie czuje tego, że jakby traci kontrolę nad drużyną, czy nie myślał przede wszystkim o tym, żeby się podać do dymisji? Sí, después de los malos resultados del equipo, de lo que está pasando y con esa... Si pienso darme la dimisión, ¿no? Sí, si usted no piensa que pierde el control de la plantilla, del equipo, y si no piensa... Bueno, el control es que viene, si le invito a que esté conmigo cada día y que vea. Y cómo entrena el equipo, que porque he dicho a toda la prensa que puede venir y es libre. Y si él piensa que el equipo no responde a eso, pues bueno, no lo entiendo. Entonces que... Eso piensa él y yo le invito que venga y que esté cada día y que vea los entrenos y todo, y cómo entrenamos y qué hacemos, y que tenga una idea un poco. Y jeśli tak myślisz, to trener zaprasza cię na trening, żebyś zobaczył, jak to wszystko wygląda od środka. Jesteś zaproszony na to, bo trenerowi się wydaje, że... Zresztą teraz trener mówi, że drużyna jest otwarta na media, więc jeśli, żeby taką tezę sformułować, że trener traci kontrolę nad zespołem, to trener cię zaprasza na zajęcia, żebyś zobaczył cały... Las competiciones son duras y yo como entrenador he pasado por muchas cosas y eso es muy largo. Y eso te puede pasar porque un equipo como ese que tiene, no tienen, aunque tengamos 20 y tantos en la plantilla, el rendimiento son sobre 13 o 14 jugadores de la plantilla, porque más o menos lo que hay, y si te lesiona unos importantes, pues bueno, el juego del equipo ya no tiene tanto equilibrio. En este caso, por ejemplo, no tenemos a Alves, que más o menos hacía esa función de jugar más, de juntar el equipo. O Rossi en defensa y bueno, y otros que faltan, ¿no? Jest to la pura verdad. To szczera prawda, że mimo, że masz 20 kilku zawodników w składzie, to tak naprawdę 13-14 jest do gry. Jako, że wypadł, jeżeli jeden się kontuzuje, tak jak na przykład Alves, który łączył drużynę, który robił, brał ciężar gry na siebie, a on się skontuzował, tak jak też Rossi, no to są te problemy. Rozgrywki są długie i trudne. I dlatego jeśli masz 13-14 graczy do gry z 20 kilku, to jeśli jeden wypada kontuzjowany, no to takie rzeczy się dzieją. To jest szczera prawda. Si se ha fijado en nuestro juego, bueno, es un juego que intentamos asociarnos, jugar desde atrás, pero ahora es un poco complicado, ¿no? Y hay que tirar y hay que hacer jugar al equipo de otra forma, un poco más directa. Porque bueno, para salir desde atrás también hay que reconocer que tienes que tener más calidad. Żeby wyjść z akcją z tyłu, żeby ją zbudować od tyłu, to musi być to bardziej taka sieć naczyń połączonych, żeby strzelać, żeby starać się grać bardziej bezpośrednio, potrzebujesz tego, żeby
żeby zacząć dobrze od tyłu, żeby bardziej ta gra się ze sobą łączyła, żeby te wszystkie puzzle się ze sobą łączyły. Así que los conceptos han sido, cuando acabamos la temporada, han sido claros. Pero bueno, han faltado, yo que sé, jugadores. Jugadores que, bueno, que necesitan tener estas cualidades de mover el equipo, ¿no? Y sobre todo en el centrocampo. Takie były myśli przed sezonem, żeby tak grać. Tylko, że zabrakło graczy, którzy będą w stanie mieć taką jakość, żeby ruszyć drużynę, żeby poruszyć drużynę, żeby ją spowodować, żeby zaczęła funkcjonować dobrze. Właśnie, więc często trener przyznaje, że na treningach jestem bywalcem, z czego właśnie wynika, że już nawet nie chodzi o wyniki, tak, ale o dyspozycję na boisku, że ta jest po prostu no, bardzo słaba. Nie tylko mówię tutaj o dzisiejszym meczu, tylko właśnie gdzie ta wola walki, gdzie ambicja, gdzie w drużynie przeciwnika dzisiaj było 7 młodzieżowców na boisku i grających na czwartym poziomie rozgrywkowym, nie ujmując nic tutaj oczywiście Garbarni Kraków. Tak, estamos en la sesión de los entrenamientos y la pregunta es por qué esa disposición de los entrenamientos no va al partido, a la ambición, a luchar en los partidos, porque hoy habíamos jugado con un equipo que tiene muchos jóvenes y ellos juegan en cuarta liga como división cuarta, sí, sí, sí. Y por eso, ¿por qué no había eso, de luchar, de estar en partido vivo, con ambición? Porque si no sales desde el principio, como tienes que salir enfocado, preparado mentalmente, luego es difícil meterte en el partido, como ha pasado, que luego no marcas lo que tienes. Pues bueno, se pone más duro y bueno, el contrario también está bien organizado y pasa lo que pasa. Así que no hay más que mirar más allá de ahí. To chodzi o to wejście, o którym mówiłem, o wejście w mecz. Jeśli nie wchodzisz na 100% mentalnie przygotowany i skoncentrowany na tym, co masz zrobić, nie strzelasz swoich sytuacji, przeciwnik robi co może, gra swoje i takie są efekty tego. Radomiakowi kibicuje Platinum Fitness. Radom, ulica Biznesowa 8. Sportowym emocjom smaku nadaje Max Premium Burgers.